Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj będzie troszeczkę radiowej kuchni w związku z naszymi nowymi zakupami. To jest Konrad, na niego nie zwracajcie uwagi. On ma tylko dobrze brzmieć, on nie musi wyglądać. A właśnie a propos wyglądu, to Wam chciałem pokazać nowy monitor nowej generacji, 23,8 cala, 16:9. Bardzo niewielkie ramki, właściwie tylko są dostrzegalne te, które znajdują się na dole. Tutaj też są specjalne klawisze sterujące. I jest to standardowa LED-owa matryca, ale troszeczkę już nowszej generacji. Co prawda jest to niby tylko HD, ale można założyć się z kimś, że to będzie na przykład 4K. I zwłaszcza kilka metrów od monitora macie wrażenie, że ten obraz jest niezwykle nasycony, o wiele większej rozdzielczości niż w rzeczywistości, niż wynika to z danych technicznych. Waży on zaledwie 3 kg. Tutaj jest podstawka, której nie zamontowaliśmy. Nie ma ona co prawda regulacji wysokości, ale z tyłu taki monitor można po prostu przykręcić albo do ściany, albo do specjalnego uchwytu, tak jak w naszym przypadku. Ale przy okazji, odchylając ten monitor, możecie też zauważyć kąty widzenia. To jest 178 stopni. To jest wynik, który jeszcze 4-5 lat temu nie był do osiągnięcia w tej klasy sprzęcie. Dlaczego mówię tej klasy? Ponieważ on kosztował 499 zł, więc od razu kupiliśmy sobie do testów kilka, tak żeby z jednej strony tej rozrywkowej, czyli z tej strony studia, oglądać sobie wideo na przykład w takie w 60 klatkach. Albo wykorzystywać też do celów bardziej takich służbowych. Za chwilę Wam to też pokażę, ale wcześniej chciałem Wam jeszcze zwrócić uwagę na to, że ta matryca jest odświeżana z prędkością 75 Hz. Dlatego ja też odpaliłem wideo, które jest w 60 klatkach, żeby zobaczyć, jaka jest płynność tego obrazu. Nie wiem, czy nasza kamera Wam to przekaże oraz YouTube, ale widać tutaj kolosalną różnicę, jeżeli chodzi o responsywność tego obrazu. Jedno to jest właśnie częstotliwość odświeżania, a drugie to jest czas reakcji, 4 milisekundy, więc gracze też powinni być zadowoleni. Ale teraz powiem Wam najlepszą rzecz. Tutaj jest złącze HDMI, ale także to analogowe. I ten monitor w tym momencie jest podpięty do analogowego złącza, do zwykłej, najzwyklejszej karty graficznej, ponieważ jest to komputer wykorzystywany głównie do Worda albo względnie Excela, do niczego więcej. I ten obraz naprawdę wygląda rewelacyjnie po przeprocesowaniu właśnie przez ten monitor. To jest dowód na to, że technologia niesamowicie się rozwija. Z jednej strony tanieje, a z drugiej jest dopracowywana. Nie mając do czynienia z OLED-em, mamy namiastkę OLED-a, dysponując poprawioną, znacznie poprawioną matrycą nowszej generacji, dzięki czemu to nada się nie tylko w przypadku pracy biurowej, nie tylko do oglądania filmów, ale można też kupić taki prawie 24-calowy monitor jako wyświetlacz do naszej konsoli chociażby. On się do gier też nada doskonale, moim zdaniem. Ze względu po pierwsze na częstotliwość odświeżania 75 Hz, a po drugie ze względu na dosyć niewielki czas reakcji i dobre kąty widzenia. A teraz powiem Wam najlepsze. Mamy taki jeszcze jeden. Dla Was!